I'm at the goal. Neither the Institute, with its miles-long labyrinth of corridors and rooms, nor the ghosts, mutants, or radiation will ever stop me. Anna's only chance of survival is there. And I will grab that chance, even if I have to pass every circle of hell. Witam ponownie. Niestety miałem drobną awarię, więc no, fragment rozgrywki został utracony. No niestety, tak czasami bywa, natomiast no, kontynuujemy od momentu, w którym udało mi się nagranie w zasadzie zapisać save'a gry. Więc lecimy dalej. Myślę, że dużo żeśmy nie utracili, natomiast no niestety fragmencik no, był praktycznie nie do odzyskania. Także gramy od momentu, w którym tutaj to jest do wyjścia. No tak, dobrze, to idziemy teraz tutaj. O, jest nasz minisiek. No i po miśku. Dobra. Lecimy dalej. No dobrze, tu by było tyle. Skaczemy tutaj teraz. I przechodzimy do kolejnej części. O. To niestety efekt promieniowania. Fuj. O, kolejny. Dobra, uciekamy. Bo jak nas tu dopadną, to będzie koniec. Dobra, gdzie one są? Dobra, koniec. Lecimy. Dobra, w górę.
A! Spadłem. No nieważne. Dobra. Uff, ciężko było. Ale się udało. Może doróbmy sobie jeszcze troszeczkę. No, tu mi się filtr też kończy. Ale dorobimy sobie przede wszystkim kulek. Bo to się najbardziej zużywa. A teraz wymienimy filtr. Tędy przejdziemy? Nie. Tam teraz na dole powinna nam się taka zasuwa otworzyć. O! Także powtórzyliśmy ten fragment, który niestety uciekł mi z nagrania. O, i tędy teraz przechodzimy. Czekajcie, tędy? Tak, tędy mogliśmy teraz przejść. Dobrze. Tu się zamknęło, także już się nie cofniemy. Tu telefon. Czekajcie, gdzie mam iść teraz? Chyba... Nie, tutaj nic nie ma. Tu jakiś przewód. Znajdziemy Anna spokojnie. Tu mamy jakieś lekarstwa, ale to chyba nie to. Bo nie możemy z tym nic zrobić. O! Niedobrze. Ojejku. No ładnie. Spadliśmy z windą razem na dół. Widzieliście to? Ha? Tu jakieś drzwi. Co, nie mogę tędy przejść? Niby one się otwierają. Ale coś niekoniecznie, patrzcie. Mają ochotę się otworzyć, ale... Nie zupełnie, z tamtej strony chyba można jedynie wejść. Więc doładujmy sobie co nieco. Tu jakieś lodówki. Nie wiem co to jest. Puste wszystko. O.
O. Jest coś w lodówkach. O, kolejny misiek też jest. Ojejku. Oj, 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 oj. Ale walka. O kurczę. No były emocje, powiem. O kurczę, na czerwonym polu promieniowanie. Trzeba spierdzielać stąd. O, jedzie coś. No sleeping, soldier. No sleeping now. I did find you after all. Don't know how. Stay with me, Artyom. A co z tym z młynarzem? Get up, quick! He's asleep. Co on zasnął też? No tak. It's just a straight drive from now on. He tried to teach me to drive, but he just died like this. O kurde, nie żyje? Oczy ma otwarte. Can you drive? Hooray! We're moving again. No to jedziemy. He found the map. Said that was a true hero, and that he saved us all. We got to jump like Newtons! But then he shot them all! Bam! Right with
Kurde, gdzie jadę? Uff. No piękne, piękne. O! No, wyjedziemy tędy. Artyom zasypia. Jakieś światła widać. No i co dalej? No, lekarstwo jest. Co, nie żyje? O. O kurczę. Co to, nasza Aurora? Ojejku.
awful. I don't get how he's even alive. Artyom, can you hear me? Careful, everyone. He got irradiated badly. And I couldn't even get a reading on the colonel's body. The counter goes off the scale. Hold on, Artyom. We'll fix you just fine. Czyli nie żyje. How could this happen? Focus, Katya! What do we do? Tell us! An emergency transfusion. We must give him as much blood as we can. Transfusion it is then. Will it save him? It will. Keep him alive for a little longer. As long as there is blood. No skąd krew wziąć? What is blood type? No właśnie, jaka grupa. AB positive. We could give him any type. Get everyone here. Don't go to sleep, Artyom. No, you can't go to sleep now. Ojejku, a to co? Hello there, Artyom. How about we take a walk? Staying underground grew old. That's it, Stepan. You can't give more. Look! He's up! Can you hear me, Artyom? Don't you dare die on us. Just don't you dare. You've got a whole life ahead of you. And kids! So fight for it. Fight! Why did you stop? Didn't you always want to go outside? Didn't you open that airlock at the Botanical Gardens? This place is much better. This isn't your destination, Artyom. You're not there yet, not even close. It's not your station, it's just a dead end. Not your goal. Can you hear me? Give me your hand. Oh, you're burning up. Well, I hope this old man's blood will do something about that hot head of yours, eh? Come on, let's go. Okay, my friend. Time to get some quality blood in that body of yours, huh? With this, you'll be up in no time. Or I'll eat my own shoes, huh? Hear me, Artyom. You've got a wife you need to work on making kids with. And my fiancé is still in Moscow. We still have to stir some shit up back in the metro, so don't you fucking dare die here. Look, Artyom. Lake Baikal. Makes you believe real life is possible. Not the petty rat race we had back in the metro. I just have to say, you were right, Artyom. Right for wanting to get us out, bring us here. And I, the old fool, I was simply afraid. Afraid of life, as I see now. Look, he's smiling. Smiling in his sleep. He even seems to say something. It's his fever talking. He's burning up. This world is worth giving everything up for, Artyom. You were always ready. And I was too attached to my position in the rat race. I'm sorry. Sorry for what happened to Anna. Sorry for blaming you. Had I not pumped everyone up about the occupying forces, she'd never have fallen there. Artyom, I beg you, don't die. Stay with me, please. I don't want a life if you're not a part of it. Can you hear me? Look at me, Artyom. Look at me, please. Yes, about Anna. You will have to look out for her. Now that I can't anymore. I don't care if you go to that ocean. Just stay with her. I'm keeping her out. She can barely stand herself, but she's ready to give all her blood to him. At least the medicine helped. It's a miracle. I have a daughter, but I also wanted a son.
A really stubborn one, just like me. Like you. I really like this place. It's so clean. I'd like to stay here forever. Could you arrange that for me? And the most important thing, my time's up, Artyom. It's your turn now. Step up, lead them. Just remember that I created the order to save people. All people, Artyom. Don't forget that. Because I somehow did. Goodbye, Commander. Time to wake up. Come on. Rise and shine, son. The fever is subsiding. I think he's getting better. Now he needs some rest. You too, Anna. We've got hope now. We found the place I saw in my dream. That hill on the shores of Baikal where Miller took me. A clean place, just like he said. Everything around is clean. We found ourselves a home. A home at the foot of a hill, overlooking a lake. A home where we could raise our children, who will be born not in the damp and dark tunnels, but under blue sky and bright sun. Ladies and gentlemen, as the ranking officer, I propose a motion to entrust the duty of commanding the order to Artyom. Unanimously approved. So, what would your orders be, sir? I would say we all go home. But this home seems too large for just us. You know, the Colonel once told me, he created the Order to save people. All of them. I say it's time we perform this duty. No i tak się przedstawiała nasza gra Metro Exodus. Był to już ostatni odcinek. Jak widzimy, z każdej gry jest jakiś morał. Tutaj widzimy, że jeżeli się chce, to można osiągnąć cele. Piękna gra. Nie wiem, jak wam się podobała. Ja bardzo lubię takie klimaty postapokaliptyczne, takie jak tutaj były przedstawione. Wiem, że jeszcze do tej gry są DLC, czyli dodatki takie. Zobaczymy, być może uda się nam też dograć z biegiem czasu takie dodatki, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. Natomiast no, dajcie znać w komentarzach pod filmem, jak wam się podobało i czy ewentualnie chcecie podobną tematykę na kanale. Lub też właśnie mówię te dodatki DLC. Także tyle ode mnie. Dzięki, że żeście dotrwali do końca, że żeśmy razem grali. Trzymajcie się. Cześć.